a co jakiś czas robimy i spuścimy te brudy, które nas nie interesują. Tylko to potem idzie tu, tam jest woda, nas to jest ciepłe, ale tu jest zimna woda, jest wężownica miedziana. Robiono różne wężownice, ani aluminiowe, ani gumowe, ani plastikowe, żadne nie, tylko miedź. I okazuje się, że miedź przez to, że ona dostaje tej patyny, daje ten smak, który odpowiedni smak. I... Z tego co robi? Kto słyszał, że kolega robił? Nikt, to są wszystko gawędy. Gawędy, ale wiemy doskonale, że z ryżu można? Można. No żyto, pszenica, przężyto, oczywiście można. Z kukułek, stare dżemy, wystarczy wino kupić tanie, 2,70 wiśniowe wino. Kukurydza. Nie będzie ze wszystkiego możemy. Tak, o ziemniaki, tak. No. Ze wszystkiego, generalnie ze wszystkiego. Jak to jeden mi taki fachowiec powiedział, a to z drzewa można, kory nazbieram, już kory też. No bo nie ma problemu, butelki pety, nazbieramy petów, powieszamy, cała brzoza powieszana, gałąź ucinamy, peta nasadzamy sznurkiem i przez noc nacieknie 1,5 litra soku brzozowego. Wystarczy go tylko wlać i czyszczołem i przepędzić, no, czyli zrobić delikatną destylację. Wcześniej robiono to rzeczywiście ze zmiotków, tak się z grabki albo z miotki, czyli słabe jakościowo, ale jaka jakość zboża, taka jakość potem produktu. Aparatura do tego to były najczęściej proste beczki i to wszystko. Bardzo mało, dużo ludzi pędziło, ale bardzo mało dobrej. Bo cała sztuka polegała, nie tak jak w tej aparaturze, która brecha jest podgrzewana wodą, czyli nie przypali się, w zwykłych beczkach. Do dzisiaj można, jeżeli ktoś lubi sobie spacerować, państwo na motorach jeżdżą, to na Biebrze wyjechać na przykład, nie? Ale to przed świętami trzeba. Przed świętami i słychać takie tum. To chodzą właśnie zbożowe beczki. Ale każdy miał inną beczkę. Rzeczywiście kiedyś się wybrałem i zbliżę tam Śliwno na rozlewiska Narwi. Czysta muzyka i mieszkańcy tam mówią, oho, oho, Popko już gna, ojej, będzie gnał, no, a bo on ma chrzciny, aha, dobra, o, zobacz, o, i Zaleski już gna. Ja mówię, po czym pan poznaje, a co, nie słyszy? I okazuje się, że Popko, bo mówię, ten ma germańskie beczki, jeszcze z wojny, grube beczki, takie z grubej blach, naprawdę jeszcze z wojny, takie grube beczki. I dźwięk jest tum, bo inaczej blacha rezonuje. Współczesna beczka cienka, bo to już wszyscy oszczędzają. A mówiła, te dzisiejsze takie, te z tej blachy jak papier, mówi, to 4 razy przegonić beczkę trzeba zmieniać. Bo mówi, przepalona już, no. I ta blacha, i rzeczywiście jak się wyjdzie na rozlewiska, nastawi się ucha przed świętami, 4-5 pędzi, czysta muzyka. Nie kręci. Jeszcze nie kręci. A już taki prymitywnie to palca wsadził. No na języku zostaje. Dobra, jeszcze zamieszam. To jest takie proste. To trzeba mieszać w określonych godzinach, w określony sposób mieszać. To panie wiedzą, że jak ciasto ma kucze, nie w jedną stronę trzeba kręcić, nie? Bo inaczej się nie uda. Aha, tak samo z zacierem. To jest po prostu mistyczna robota. Trzeba odpowiednio po rogach, temu wszystkie mieszadła są kwadratowe, prostokątne, po rogach podnosić to wszystko z dna, co teraz mi mówił jeden, że co godzina 25. Godzina 20, jak 25, a co jest takie ważne, a jak 30, to coś się stanie przy sklepie i co będzie, to już potem nie ruszysz, ty sobie dłubał, żurał, to trzeba w odpowiedni sposób i podnosić, to wszystko musi cały czas buzować, drożdże muszą buzować w temperaturze 21 stopni, 2 stopnie w dół, już drożdże nie zapracują. 2 stopnie wyżej zginą drożdże i moc będzie nie ta. I to odpowiedni czas. Potem z tych zbiorników, powiedziałem, to jest środa, dopiero przegania się do tego tu. Tu jest woda, podgrzewamy, grzejemy. I to na 2 odstojniki. Tu na 2. To są w ogóle filtry. Fizyczne filtry, mechaniczne. Tu jest mnóstwo rurek, przegródek, szafeczek takich, że cały czas tu wpada i tam dołem co jakiś czas trzeba spuścić
fuzle, tak? Taka zawiesina, bo czasami za mocno podłoży się, to pogna tam coś do rury i trzeba to spuścić, żeby jak najczystszy produkt utrzymywać. Ale dobry wiwrownik, taki jak tu, to przegoni raz, a potem do drugiej aparatury wiaderkami nalewa tam do górnego, jeszcze raz przegania i dopiero uzyskuje to, co my spożywamy. To znaczy, co macie Państwo ochotę spożyć, to znaczy macie nadzieję spożyć. To znaczy, słyszeliście, że spożywają. Tak? No bo tak zasadniczo to nie znacie Państwo tego smaku. Nie. Nie. No. I ja też tak, z tęsknoty tylko za tym smakiem. Z opowieści tylko.